Witam was, nocni gracze, z tej strony K-Wolf, a to jest północne granie i witam was bardzo serdecznie w grze, która była polecona mi przez jednego z moich widzów i tutaj bardzo, bardzo ciebie pozdrawiam, wiesz kim jesteś, bardzo ci dziękuję za to, że mnie oglądasz, za twój wkład i za wsparcie. No i osoba to powiedziała mi, że mam zagrać w Elsword. To jest gra dostępna za darmo na Steamie. Co ciekawe, ona ma również swoje anime, z tego co widziałem, jak próbowałem wyszukiwać informacje na temat tej produkcji. Jest to MMO, 2D platformowe MMO. I to nie jest nowość, ponieważ bodajże jeszcze jest jeden taki tytuł, albo nawet i dwa tytuły, by się znalazły, które są MMO platformowym, czyli widoku z boku. Ta natomiast charakteryzuje się na pewno bardzo sympatyczną oprawą graficzną i to powiem wam jest tylko i wyłącznie dla fanów anime, bo jeśli nie lubicie tego typu stylu, to was wyjątkowo odrzuci, więc jestem ciekawy kogo tutaj wybrać. Aha, to są jakieś dwie osoby naraz, tak? Ciekawostka. Dwie osoby naraz. Ten tutaj mi się podoba. Wygląda bardzo ciekawie. Ma mechaniczne ramię. 24 lata. Raven się nazywa. I tu mam możliwość przejrzenia różnych jego stylów. Albo Blade Master, albo Sword Taker, Reckless Fist, Veteran Commander, Overtaker. Weapon Taker. Nie wiem czym. Special equipped with squad destroying rapid succession blazing hits. Maximum destruct power. Raven. A to jest skills displayed. Czyli albo Sword, albo ten. No dobrze. To jest jakaś nowa postać, widzę. To jest Mag, z tego co widzę. Ain. No i mamy też kilka postaci żeńskich. O, tytułowy Elsword to jest chłopiec 13-letni, jak to bywa w anime, 13-letek ratuje świat. Tutaj mamy też ich statystyki, więc short range, HP, physical attack, magical defense, tu jest, a tutaj physical attack ma większy niż ten staruszek 24-letni. No dobrze. Zaraz, gdzie tu jest jeszcze jakaś męska, o Chung, physical attack, physical defense i magical, to jest jakiś tank, widzę, bo ma jakąś coś w rodzaju tarczy czy czegoś takiego. Ad, aha, on jest na magiczne ataki głównie i to jest zerżnięte jakby z Zone of the Enders, to co on ma dookoła siebie, te takie ustrojstwa. Przypominam mi to bardzo Zone of the Enders. Anubis też miał coś takiego. Więc ciekawostka. Ci mają głównie skierowane na physical attack, long range i average attack i speed. Speed, average, long range, difficulty. Aha, difficulty prowadzenie postaci, tak? To jest bardzo łatwy. Może powinienem zacząć czegoś łatwego dla początkującego. Niemniej jednak nie chcę grać tytułowym Elswordem w grze, to się nazywa Elsword. Więc chyba jednak pójdę z tym gościem, bo podoba mi się jego wygląd, nawet jeśli to nie będzie dobry wybór. Dobra, następny. K-Wolf. Mam nadzieję, że nie został wybrany. No, dobra. K-Wolf PGG w takim razie zrobimy sobie. They want to create character, confirm. Nickname is invalid. Aha, cancel. Okay. Nickname already exists. Okay, PG. Confirm. Okay, super. Okay, północne granie. Okay, PG. I co my tutaj będziemy mieli? Kajmożący Captain of the Crow Mercenary Knights, I worked hard to protect the kingdom of Eldar.
Zostałem wyrobiony w śmierć kogoś. Zostałem wyrobiony. Aha. I skazany na śmierć przez kogoś, komu ufałem. Ale był dla mnie jak brat. Ktoś tam jego kamraci zaatakowali więzienie, żeby go uwolnić. No i oni chcieli uściec do lasu, ale żołnierze Welder ich ścigali. Byliśmy otoczeni i przeważali nas liczebnie. Wszystko, co kochałem, było zabierane ode mnie. Aleks upewnił się, że ostatni zginę. Zabijał moich kamratów na moich oczach. W ostatnim momencie Nasoc znaleźli mnie i odprowadzili. Miałem wziąć ducha. Zostałe następne, co pamiętam, obudziłem się w kapsule Nasoc. Moje ciało to było pół maszyny. Odrodziłem się jako obiekt testowy. Wspomaganie Nasoc. Human Nasoc Augmentation. Śmierć byłaby dla mnie lepsza niż to. Chciałem zabić ich, ale to urządzenie sterujące Nasoc przyjął moją świadomość. Niezbyt dobrze się do niego skończyło. Kerseris, wszyscy zaraz. Trzymajcie się, pomszczę was wszystkich. Oj. Dlaczego nie ma dźwięku? No nie mogę exita zrobić ani nic. To może coś jest. Tam to będzie mapa pewno. To są wiadomości. Na razie nie działa. Dash. Okej. Okay. Clear. Ale jest tak. Tylko w menu się pojawiała mi jakakolwiek. Pojawiała mi się jakakolwiek. Z i X? Aha, to dobra, czyli level up. A i C. Czyli można robić komba, a i C to ataki specjalne. Okej. Okay. Uwaga, uwaga. No, przeciwnik. Aha. Kontrol. Program nie był idealny, nie mogłem zabić ich ani siebie, więc poszedłem przed siebie i niszczyłem wszystko, co mogłem, dopóki nie spotkałem Elsworda. Walczenie z Elsworda uwolniło mnie od tego kontrolnego device'u. To, że sobie przerzuciłem, to chyba źle, bo nie zdążyłem przeczytać. I postanowiłem, no, chciałem odkupić za grzechy i postanowiłem mu pomóc. No i co teraz? Spotkałem tego Elsworda i gdzie on jest? Aha, przenosi mnie do jakiegoś innego serwera. Mam nadzieję, że zaraz będę mógł. First and run. Sorry. No tutaj się to wszystko zaczęło. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobrze, i teraz jestem w stanie wejść w opcję i sound. O.
Wszystko było zmiutowane z jakiegoś powodu. Grafiki już nie będę zmieniał, bo boję się, że mi nagrywanie zniszczy. Okej. Okay. Brakowało mi jakiegokolwiek dźwięku. Quest mam tutaj. In progress. Aha, enter Lake Noas. Tak, jak mam wejść do tego Lake Noas? Skąd będę wiedział, gdzie to jest? Mogę jakiś Village Chief. Tu jakiś duszek jest. Bo ja wiem, kurde. Z różnymi postaciami mogę rozmawiać. To jest jakiś dungeon, czyli mamy. Oprócz tego, że mamy lochy, to jeszcze mogę wejść i wykonywać misję, tak? Quest. Czyli mamy tak, albo story, albo inne story, tylko z innego typu questu i jeszcze dodatkowo dungeon. Może zaczniemy sobie od tego dungeona. Żeby mieć trochę jakiejś akcji, żeby zobaczyć, jak to się je po prostu tutaj. O. To, co mówią, jest troszeczkę bo inne od tego, co jest. Fajnie, że one są voice aktowane. To ciekawostka, bo spodziewałbym się bardziej, że albo to będzie jakieś blablanie, jak to często w mangowych RPG-ach jest, albo nie będzie w ogóle głosu. Dobra. Okej. Zaczęliśmy. Spoko. Jest takie 2,5D jakby. Ale nie pasuje mi to, że kurde, przecież to są jakieś małe zwierzaczki słodkie. A takie to jest brutalne. Zawsze mi to ten kontrast po prostu w tego typu grach był niesamowity, nie? Okej. Okay. Schodzenie na dół. Okej, okay, mogę robić różne rzeczy, tak? Czyli mogę z podbiegu. To dobrze, dobrze, że pokazuje mi też... aha. Takie typowe to. Chodź tutaj. Bach. Zabity. Easy done, easy go. No i dobrze. Dostałem A. Fajnie. Mogłoby być nawet lepiej. MVP! Okej, okay, exit dungeon, tak. Okej, okay, jestem z powrotem w tej wiosce i no nie wiem, będę szedł dalej. Znaczy tak, questy. Thief Pursuit in progress until Lake Noas. A tutaj co jest? Accept clear dungeons on your level range 5 times. Ruby, Heren, Reda. Okej, okay, accept. Okej, okay, accept.
No to następny dungeon zaczynamy, tak? Aha, czyli to jest jakby taki hub po prostu, a nie koniecznie, że ja skądś wychodzę, a tam wybieram sobie dungeony, które muszę zacząć, tak? Tak mam to rozumieć? Uff, please don't hurt me, a ja przychodzę i zabijam te stworki. To nie jest zbyt miłe z mojej strony. To gra dla psycholi, po prostu dla sadystów. Wow. Wow. Gra co prawda nie nauczyła mnie jednej rzeczy, nie nauczyła mnie się bronić. Albo rozumiem, że coś takiego jak defense w tej grze nie istnieje, tak? Okej. Okay. Przechodzimy dalej. Prawdopodobnie fajnie się też gra w to z kimś, nie? No bo... Podejrzewam, że o to w tym chodzi, żeby grać z kimś w to. Z gnoja, który wygląda tak jakby reject ze studia Deeply. Okej. Ale żeśmy go wywalili w przestrzeń kosmiczną. Prezentacja gry bardzo prosta, bardzo fajna w sumie. To jest takie kreskówkowo-bajkowe. I wygląda dobrze, powiem wam. Fajnie się to prezentuje. Ja rozumiem, dlaczego mogłoby się podobać. No, ale jest bardzo proste. To jest przeciwnik mój. Ba 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 boom. O, nice. Wow, fuck me. Okej, danger. Dziękuję, że mi swoje ataki tak ładnie prezentujesz. I pyk, udało się. Ojej, i płaczę. Tak, przepraszam. No dobra, no, wybaczam. Byłeś złym zwierzakiem, ale już jest okej. O, tutaj mam S, MVP! Super, hero damage, combo, technikę. Ura la la. Fantastycznie, jestem zajebisty. Nie było takie trudne, ale podejrzewam, że później się zaczyna robić coraz bardziej ciekawy, więc no troszeczkę szkoda, bo to jest gra, którą trzeba od... O wow, level 29. To jest gra, którą trzeba po prostu odkrywać, tak? A miałem iść do Lake Noah. Super. Widzę, że są jacyś inni gracze. Mam przy okazję zagrać jeszcze z kimś dodatkowo. Ciekaw jestem, czy ja jak się, że tak powiem, w czacie objawia, że rozmawiasz z kimś faktycznie, bo tego nie widzę za bardzo. Aha, oni się szybko odradzają ci, te postacie, kurde. Tamta osoba gdzieś poleciała, nawet nie wiem gdzie. Poleciał do przodu. Fajnie, podobało mi się to. To jest jakaś... Przenosi mnie gdzie? Aha. Nie mogę się przenieść teraz.
No, od czego to zależy, przepraszam bardzo? Teraz mogę się przenieść. Mist Swamp Dungeon, aha. Przepraszam bardzo, White Swamp Dungeon, tak? Ciekawostka, czyli to, dlaczego to jest podzielone? To teraz już nie rozumiem, dlaczego to jest podzielone na dungeony i na odpowiednią tę grę. I wygląda na to, że w dungeonie tylko jak sobie weźmiesz jakieś party, to będziesz miał grę z właśnie z nimi, tam z innymi ludźmi. A tak to jest to sam w tych dungeonie. Clear. Przechodzimy dalej. No i od razu bossu? Bał w piklu. Okej. To jest dziwne. O. Oh. Ta gra właśnie fajne jest to, że pokazuje mi combo, jakie mogę wykonywać. Tak chyba dla przypomnienia to jest zrobione. Okej, silver egg i tak dalej. O, nice. Za mocny to ty nie jesteś, małpi królu. Pięknie. Pokonałem go bez użycia nawet jakichś tam super tych. Małpi król, słabiuszko, przyjacielu. A, bo to nie jest główny boss. To jest przejściowy boss. Wszystko jasne. Znowu ten. Oh, nice. Ale kurde przeciwnik. Pięknie. Malutki. O! Fuck. No dobra. Flame of Death. Okej. A, niepotrzebnie podszedłem do niego. Pięknie. No to żeśmy go załatwili. I znowu mamy MVP S. Jestem zajebisty. Combo B, co prawda, ale technikę i short damage S. Okej. Oj, cancel. Exit. Dobrze. No i teraz będę mógł przejść dalej. Aha. Muzyka jest taka sama w sumie. To jest nowy Townham, rozumiem, tak? Nie będę tłumaczył, możecie się sami też pouczyć troszeczkę. To nie jest aż tak skomplikowany angielski, żeby coś było nie tak. Aha. Fajny władca, który cały czas się kryje w swoim własnym zamku przed wszystkimi bohater kurde stulecia.
prawie Ranches. Bartus. Bartus. To jest ten, którego już parę razy pokonałem. To znaczy prawie pokonałem, bo cały czas mi ucieka. Okej. Ale jeśli macie problem, którego nie możecie rozwiązać, to dlaczego oczekuję, dlaczego mogę ufać wam, że coś będziecie w stanie zrobić dla mnie, tak? No, ale Anime Logic, tak? O matko, ile tekstu! Aha, czyli ja już zrobiłem to, te dungeony. No to po co było całe te pierdolenie? Dlaczego nie zaczęli od tego? Dobra, jasne, okej, okay, super. Story quest. Nowy dungeon. Protect L. Mission in progress. Aha. Elder. Aha, bo to są nowe. Shadow Forest. Okej, okay, start dungeon. No dobrze, moi drodzy. To jeszcze jeden sobie dungeon zrobimy i później pochodzimy troszeczkę, zobaczymy, co jest dalej w tym mieście. I w te dungeony są trzy... Są po prostu zawsze każdym razem. Są tylko trzy części. Aha. To są jakieś stworki magiczne teraz. Ale dużo damage mi zadał. Aż sobie chyba nawet wykorzystam jeden potion. Wow. Auć. Leciałem prosto w to. Zawsze się o to prosiłem w sumie, bo leciałem prosto w jego pięść. Pięść sprawiedliwości mnie dosięgła. Okej. Okay. Przechodzimy do środkowej części dungeonu. O, to nie będę miał S-u. No już troszeczkę dałem... Dałem sobie pofolgować. Ciemność nie może wygrać. Czy ja na pewno jestem ten dobry? Bo mam wrażenie, że nie do końca chyba. Te potworki wydają się być bardziej przyjazne niż tak naprawdę ja, nie? Okej. Okay. Aha, poczuj moc prawdziwej ciemności. Dobra, jedno i drugie od razu. Okej, okay, danger. Ale od razu go zniszczę, zanim to pociągnie ze sobą. Super, udało mi się go załatwić. Nie był aż taki trudnym przeciwnikiem. Czymkolwiek był. No i teraz jeszcze boss. No okej. Okay. Jakiś wkurzony end. Ładnie się prezentuje, nie powiem. Widzę, że ma dosyć dużo moc.
Ale ja go pokonam. Wow, jak... Dostałem. Aha, nie spodziewałem się, że będzie jeszcze jeden atak robił. C. O. No dalej, 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 dalej. Bu, bu, bu. Superior combo, zajebiście. 53 uderzeń combo. Pięknie. I dostałem jednak S. Jednak jestem super. Ponieważ technika i hit damage miałem SS, to dostałem S. Nie? To nie tak działa, powinienem dostać A. O! Zobaczyłem siebie wychodzącego z siebie. Ktoś ma laga, widzę. Albo to ja mam laga. Mogę rozmawiać na czacie. Chcę się rozmawiać z tymi postaciami, ale nie wiem, czy chcę. Nie wiem, co tam jest napisane. Jest jakiś bridge, będę mógł przejść tam? Tak. Jak ładnie tu jest. To są przeciwnicy? Tak. Jak mogę wejść do foregroundu? No, przynajmniej mamy innych graczy znowu tutaj. Matyr, daj, co to jest? Jaki słodzik. Tamta ma duży level. Wszystkich one-shotuje po prostu. Matko jedyna, co to jest? Napakowany po prostu po uszy gość jest. Nieźle, nieźle. Po prostu muszę biec za nią i wszystko będzie dobrze. Dobra, niech ona się bawi, a ja zobaczę, czy mogę przejść dalej. Aha, nie mogę. 15 albo wyższy potrzebny. Ojejku, no dobrze. To mamy jeszcze jeden dungeon w takim razie? Tak, tylko szkoda, że... Aha. Aha, nie mogę, nie spełniam... Aha. Mam za niski level. Czyli jednak będę musiał grindować. Na tym moście tutaj trzeba grindować, żeby wejść do kolejnego dungeonu. Nie! Miałem nadzieję, że tutaj nie będzie takiego bullshit z grindowaniem związanego. A tu się okazuje, że jednak to jest kolejny po prostu RPG, MMORPG japoński, typowy taki. No cóż, nie wiem, gdzie jest mój wskaźnik levelu. Tego nie widzę właśnie, gdzie jest mój wskaźnik levelu. Bo to jest mana, tamto to jest HP, to rozumiem, ale gdzie jest mój wskaźnik levelu? Jak mi się leveluje postać? Stamina? A, experience jest tam na dole. No dobrze. Powiedzmy, że za takiego mobka, ile dostaję tego experience? Całkiem dużo w sumie. Więc wychodzi na to, że trzeba tylko trochę poklikać sobie na tym i można dać radę. No dobrze. No i kochani, w takim razie wydaje mi się, że to na prezentację wystarczająco dużo. No, co mogę powiedzieć o tej produkcji? Jest specyficzna, nie jest grą złą, to na pewno. Nie mogę powiedzieć, żeby to była zła produkcja, jest inna, jest fajna, specyficzna. I no, na pewno nie dla każdego, z powodu chociażby tego całego Mangleway, a te otoczki. Ale nie ma zbyt wielu wymagań, jest za darmo, mi się podoba akurat graficznie. Jest to właśnie typowo mangowe, tak jakbym chciał, i co mnie bawi, co mnie cieszy. O, inne postacie.
Nie pokazuję tutaj naszych leveli w ogóle. Ciekawy jestem, jak w tej grze się mówi. Mogę troszeczkę sobie posłuchać? A niech się bawią. Znaczy, tych postaci jest bardzo mało i właśnie atakują klony, będą nas miliony, jest bound to happen, tak? Więc... To mnie akurat w ogóle nie dziwi. Ale cóż, tak. No i kochani, Elsword. Okejka, u mnie okejka. Dziękuję ci, że powiedziałeś mi na temat tej gry. Jest na pewno ciekawa, chociaż no, jako taki typowy zjadacz czasu MMORPG, nie widzę siebie grającego w to za długo. Zwłaszcza, że mam inne rzeczy jeszcze do ogrywania, a to jednak wymaga czasu, to jest coś, co trzeba się naprawdę zagłębić, więc niestety nie będę za długo z tym tytułem obcował, ale prawdopodobnie może czasami do niego wrócę, bo wygląda fajnie. Więc jeśli ktoś będzie chciał sobie zagrać ze mną, to może mi wysłać friendly invite, czy jak to tutaj działa. A z mojej strony to na razie wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i dobranoc. Chciałem wyłączyć grę, a tu się anime zrobiło. Może zacznę je oglądać, nawet wygląda całkiem sympatycznie. No dobra. To było wychodzenie z gry do ekranu wyboru postaci. Okej, trzymajcie się, dobranoc.